Siema, z tej strony Szabiak, jesteśmy w naszym podwórkowym studiu. Mamy dzisiaj na tapecie dwie bardzo interesujące maszyny, ponieważ porównujemy rower z lewej, czyli rower szosowy, wyścigowy, z rowerem z prawej, czyli rower do jazdy indywidualnej na czas bądź do triatlonu. Zapraszam. Oto nasze dwie maszyny. Po prawej stronie mamy rower czasowy lub triatlonowy, po lewej stronie mamy rower szosowy, wyścigowy. W zasadzie oba rowery są szosowe. Powiedzmy, że ten z lewej jest rowerem wyścigowym, a ten rowerem triatlonowym lub rowerem do jazdy indywidualnej na czas. Uwaga! Rower triatlonowy, czyli tam, gdzie płyniemy, jedziemy, biegniemy, to nie jest dokładnie ten sam typ roweru, co rower do jazdy indywidualnej na czas, bo są różnice pomiędzy nimi, o nich też będziemy mówić w naszych odcinkach. Natomiast zakładamy tutaj ogólnie, że chodzi nam o rower, który umożliwia nam jak najszybszą jazdę, kiedy ścigamy się z czasem samotnie. Jakie będą różnice między dwoma rowerami? Po pierwsze, po prawej stronie mamy Felta B16, po lewej stronie mamy Cannondale K10, które znacie bardzo dobrze. Po prawej stronie mamy aerodynamika, prędkość, po lewej stronie mamy niska waga, sztywność i łatwiejsze kierowanie tym rowerem. Jeżeli chodzi o geometrię, nie należy tutaj w ogóle rozmawiać o różnicach w długości góry rurnej, ponieważ zależna jest ona od kąta rury podsiadłowej. W rowerze czasowym ten kąt będzie ostrzejszy, więc wydawałoby się, że rura górna nam się przez to skróci. Nas interesują dwa wymiary, stack i reach, czyli odległości pionowe i poziome pomiędzy środkiem wkładu suportu i tutaj punktem na samej górze główki ramy. I teraz, w rowerze czasowym reach, czyli tak jak daleko musimy sięgać pomiędzy wkładem suportu, bo wokół niego kręcą się nasze nogi, do tego punktu, będzie dłuższe od roweru szosowego. Dłuższe, ponieważ jesteśmy w bardziej agresywnej pozycji. Natomiast stack, czyli wysokość, różnica między tym punktem a tym wysokości będzie mniejsza, czyli znowu bardziej ku jeździe agresywnej. No i teraz do czego, do jakiego użytku będą oba rowery? Rower szosowy będzie oczywiście rowerem bardziej popularnym, jest i zawsze będzie rowerem bardziej popularnym od czasowego na drodze, bo jest bardziej komfortowy, ale ja bym bardziej powiedział, że bardziej jest rowerem wszechstronnym niż rower czasowy. Rower taki, wyścigowa szosówka, będzie się nadawała do jazdy w grupie. Taki rower już przynajmniej dużo mniej, a niektóre grupy wręcz nie będą chciały, żebyś na takim rowerze jechał czy jechała razem z nimi. I już wam mówię dlaczego. Spójrzmy na kierownicę. Po prawej stronie mamy typową kierownicę czasową, po lewej stronie mamy typowy baranek z dodatkowo założoną tak zwaną lemontką, czyli czymś, co przypomina kierownicę czasową, nie jest kierownicą czasową. Różnica polega na tym, że na rowerze szosowym w zasadzie wspieramy się na naszych dłoniach, prawda? Kiedy jadę sobie na lemontce, no to opieram się jeszcze na moim przedramieniu, o, w taki sposób, i sobie jadę. Natomiast tutaj wspieramy się niemalże na łokciach, w taki sposób. Więc różnica jest w tym, na czym opieramy ciężar naszego tułowia. W związku z tym geometria tego roweru musi być inna, bo tutaj, no, wyobraźmy sobie, że mamy nasze ręce, nazwijmy to ogólnie, skrócone o długość przedramion, bo wspieramy się tutaj na łokciach. Stąd odległość między siodełkiem a naszą podpórką na kierownicy musi być inna. I teraz w rowerze czasowym mamy w jednym miejscu, w takim chwycie, klamki hamulcowe, natomiast na końcu naszych kierownic mamy dźwignię do zmiany biegów. W rowerze szosowym typowym mamy wszystko w jednym miejscu. Tutaj hamuję i tutaj zmieniam biegi. Więc takie coś, takie rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze w grupie, bo prawie zawsze mamy dostęp, no najczęściej mamy dostęp do hamulców i z góry, i z dołu. Tutaj tak nie jest, więc jeżeli będziemy jechać w grupie, no to na pewno trzeba będzie trzymać ręce w tym chwycie, a wtedy zmiana przełożeń będzie nieco utrudniona. Poza tym, ponieważ w tym rowerze mamy być w pozycji agresywnej, pochyleni do przodu, przesunięci do przodu, ciężar naszego ciała również bardziej spoczywa na przednim kole niż tylnym, stąd ten rower będzie trudniej się zachowywał. Rower taki typowy, wyścigowy, szosowy będzie dużo łatwiejszy w opanowaniu, będzie szybki, będzie się nim świetnie jeździło na serpentynach. Taki rower po prostu do takich
zastosowań nie został zaprojektowany. Natomiast zdecydowanie, jeżeli popatrzymy sobie na profil takiego roweru, on będzie bardzo aerodynamiczny. Ta rama ma nie tylko być... O, zobaczcie, mam tu odpięte koło, ale nie zapinam, bo zaraz idą do auta z powrotem. Dobra. Ta rama ma nie tylko jakby wcinać się w powietrze, ale ma pozostawiać za sobą jak najmniej turbulencji. Tu jest inaczej. Zwróćcie uwagę, jak cieniutko wygląda wszystko tutaj w połączeniu góry równej z podsiodłową. Tutaj wręcz to połączenie jest poszerzone dla większej sztywności i czuć, że to siodełko na boki się nie wygina, a to będzie się wyginało, więc rower szosowy będzie pod tym względem mocniejszy. Zobaczcie, główka ramy jest szersza, dolna rura jest bardzo gruba, co będzie powodowało mniejszą aerodynamikę, więcej turbulencji, zawirowań powietrza za rowerem. Więc kto jaki rower powinien wybrać? Oczywiście warto mieć dwa, to na pewno, natomiast ten rower jest zdecydowanie szybszy, nie ma nawet co przykładać roweru szosowego, wyścigowego do takiego roweru czasowego. W tej pozycji jedziemy w dużo bardziej aerodynamicznej pozycji, a to właśnie opór powietrza jest czymś, przy czym musimy się przeciwstawiać siłą naszych nóg, nie opór tarcia, toczenia się naszych opon, ale właśnie opór powietrza, który rower czasowy bardzo minimalizuje. Jeżeli jeździcie często w grupie, trenujecie w klubie, w ogóle jeździcie kolarstwo szosowe, oczywiście rower szosowy to must w takim wypadku, ale jeżeli lubicie jeździć krótko, ale i dłużej, ale zależy Wam na tym, żeby być szybkim, lubicie czasami walnąć gdzieś, skoczyć na jakiś segment strawy i go po prostu rozwalić, to rower czasowy zdecydowanie będzie najlepszy. Czy rower czasowy będzie niekomfortowy? Nieprawda. Tutaj różnica będzie raczej w rodzaju kolarza. Na rowerze szosowym będzie chętniej siadał kolarz mniej elastyczny, bardziej elastyczny kolarz może siadać na taki rower i będzie się czuł bardzo dobrze. Ja się na tym rowerze czuję świetnie, aż mi się chce na kolejne treningi jeździć jak najbardziej. Więc nie zależy to od wieku, od razu Wam mówię, zależy to od tego, jak się rozciągacie i jak o siebie dbacie. Tutaj nasze tylne partie mięśni, ogólnie rzecz biorąc, od góry do dołu będą bardziej rozciągnięte i to są właśnie mięśnie, które chcemy, żeby miały dobrą elastyczność. Więc tak wygląda porównanie ogólne roweru do jazdy na czas z rowerem szosowym. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, walcie w komentarzach. Będzie test tego felta, ten felt zostaje na kanale, będzie się dużo działo. Będzie nie tylko cross country i kolarstwo szosowe na tym kanale, ale będą też wyścigi czasowe i to już niedługo. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło. Jeżeli macie doświadczenia z obydwoma rodzajami roweru, dajcie też znać w komentarzach. Do zobaczenia, hej!